Nazywam się Izabela Ślanka, jestem marszałkiem i poprowadzę dzisiejszą debatę, a pomagać mi będzie sekretarz, pani Sylwia Bołos. Przedstawiam państwu członków zespołu afirmującego, przedstawicieli zespołu szkół nr 4, przewodniczącego pana Rafała Kalarusa, oraz pana Krzysztofa Wójca, pana Jacka Janura, pana Łukasza Wokacza, pana Patryka Czechowicza i pana Jakuba Jakubiec, a także reprezentantów szkół budowlanych, przewodniczącego pana Łukasza Mordarskiego oraz pana Grzegorza Bastę, pana Stanisława Jarosza, pana Karola Pyzik, pana Krzysztofa Chocholińskiego i pana Bogdana Olszewskiego. Pragnę zarówno powitać zaproszonych gości. Witamy serdecznie pana Arkadiusza Mularczyka, pana wiceprezydenta Wojciecha Piecha, przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza panią Bożenę Jawor. Witamy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, a w szczególności dyrektorów szkół biorących udział w dzisiejszej debacie. Pana Zenona Ćwika, dyrektora zespołu szkół nr 4. Oraz pana Andrzeja Sojkę, dyrektora zespołu szkół budowlanych. Witamy również organizatora dzisiejszego spotkania, dyrektora Wydziału Edukacji, pana Józefa Klimka. Witamy także serdecznie nauczycieli i młodzież przybyłą na dzisiejszą debatę. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wiceprezydenta Wojciecha Piecha. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry wszystkim. Serdecznie witam w sali ratuszowej. Cieszę się, że dyrekcje obu szkół, organizatorów dzisiejszej debaty, zechciały pod opieką dyrektora Wydziału Edukacji zechciały zorganizować dzisiejszą debatę w sali ratuszowej. Wydaje się, że jest to miejsce właściwe do tego, żeby taką debatę oksfordzką na ważki temat właśnie tutaj przeprowadzić. To bardzo dobry pomysł na to, żeby uczyć się sztuki debatowania. Reguły debaty oksfordzkiej powinny być możliwie jak najszerzej upowszechniane. Niestety nie zawsze są stosowane w debacie publicznej, której jesteśmy świadkami. Mam nadzieję, że dzisiaj właśnie młodzież sądecka da przykład właśnie dobrej praktyki, jak taka debata na ważki temat, pomimo różnic zdań, różnic opinii, może być prowadzona. Myślę, że te argumenty będą się tutaj ze sobą ścierać właśnie w kulturalny sposób, a publiczność oceni, po której stronie jest racja. Bardzo się cieszę z obecności pana posła Arkadiusza Mularczyka dzisiaj na tym spotkaniu, z obecności pani przewodniczącej Rady Miasta, pani Bożeny Jawor, dyrektorów obu szkół, pana dyrektora Wydziału Edukacji, radnych, tutaj pana radnego Patryka Wichra. Cieszę się z licznej obecności młodzieży sądeckiej, która za chwileczkę będzie świadkiem ożywionej dyskusji, obfitującej w argumenty. Tak jak mówię, temat jest niezwykle interesujący, jest to jakieś wyzwanie również dla naszego kraju, rozwój energetyki jądrowej, czy to jest przyszłość energetyki w Polsce, czy nie. Zdania są podzielone. Inwestycje w tym obszarze są niezwykle kosztowne. Ktoś może podnieść, iż być może te środki należałoby przekierować ich wydatkowanie na realizację innych zadań zorientowanych na poprawę na przykład ochrony jakości powietrza, środowiska naturalnego, ale ktoś inny podniesie z kolei argument ekonomiczny,
No jest to energia czysta, tania już w produkcji, choć sama inwestycja niezwykle kosztowna. Zatem te racje tutaj się pewnie będą rozkładać. Ja życzę owocnej debaty, przyjemności dla Was w byciu właśnie świadkami tej debaty. Z góry przepraszam za to, że będę musiał niestety Was szybko opuścić, bo no niestety obowiązki wzywają, bardzo napięty kalendarz spotkań dzisiejszego dnia, stąd niestety będę musiał wyjść. Jeszcze raz życzę owocnej debaty, miłych wrażeń, wszystkiego dobrego dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz przedstawię przebieg debaty oraz zasady głosowania. W pierwszej kolejności głos zabierają przewodniczący obu zespołów, następnie pozostali członkowie. Po zakończeniu wystąpienia głównych mówców, członkowie publiczności mają prawo zabrać głos. Aby zostać do niego dopuszczonym, osoba ta powinna zwrócić na siebie uwagę poprzez powstanie. Za przyzwoleniem marszałka przedstawia swoje stanowisko z mównicy w czasie nie dłuższym niż 2 minuty, wcześniej podając swoje imię i nazwisko sekretarzowi. Publiczność ma możliwość wtrąceń. W czasie wystąpienia każdy słuchacz ma prawo zażądać głosu, wstając z miejsca, unosząc rękę w górę, wykrzykując swoje pytanie. Mówca ma prawo zezwolić lub odmówić na wtrącenie. W przypadku odmowy osoba chcąca zabrać głos ma obowiązek usiąść bez słowa, a swoje zdanie wypowiedzieć podczas otwartej debaty. Głosowanie zostanie przeprowadzone dwukrotnie. Ma ono na celu sprawdzenie, jak zmienia się postawa publiczności oraz czy teza w Polsce będą budowane elektrownie atomowe zostanie podtrzymana czy obalona, a co za tym idzie, który zespół wygrał dzisiejszą debatę. Głosowanie zostanie przeprowadzone dwukrotnie. Podczas głosowania proszę o zabranie głosu jednokrotnie, opowiadając się za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Zabierając głos w pierwszym głosowaniu, należy zrobić to również w głosowaniu końcowym. Po głosowaniu końcowym zostanie ogłoszony wynik. Teraz zostanie przeprowadzone głosowanie wstępne. Bardzo proszę odpowiadać na postawione przeze mnie pytanie, unosząc rękę w górę. Kto z Państwa zgadza się z przedstawioną tezą, że w Polsce będą budowane elektrownie atomowe? Kto z Państwa jest przeciwny przedstawionej tezie? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Drugie głosowanie odbędzie się po zakończeniu otwartej części debaty. Oddaję zatem głos panu Rafałowi Kalarusowi, przewodniczącemu zespołu broniącego tezy. Pani Marszałek, drodzy oponenci, Szanowni Państwo. Na samym początku chciałbym podziękować Wam za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej debacie oraz za przybycie wszystkich gości. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj po to, by rozwiać wszelkie wątpliwości nad tematem, czy elektrownie atomowe powinny być budowane w Polsce. My, jako drużyna broniąca tezy, będziemy starali się udowodnić, że elektrownie atomowe powinny być budowane w Polsce i jest to dla nas korzystne. Będąc pierwszym przedstawicielem naszej drużyny, chciałbym wyjaśnić działanie elektrowni atomowej. Działanie elektrowni atomowej niewiele różni się od działania elektrowni węglowej poza źródłem energii. W przypadku elektrowni węglowej jest to ciepło ze spalanego węgla w piecu węglowym, natomiast w elektrowni jądrowej
Jest to energia pozyskiwana z rozszczepienia jąder uranu w reaktorze. Owa reakcja polega na przemianie jednego jądra w dwa o mniejszej masie i mniejszej liczbie atomowej, jednak energia, która pozornie zanika, daje nam energię cieplną. Wydobywana energia daje ogromne ilości energii cieplnej. W obiegu pierwotnym płynie woda, odbierająca owo ciepło, a następnie zamienia się w parę wodną, która obiegiem wtórnym jest transportowana do turbiny. Para napędza turbinę, a ta generator energii, który zamienia energię mechaniczną na energię elektryczną. Następnie para napływa do turbiny, napływająca do turbiny ochładza się i jest zamieniana na wodę, która ponownie wraca do reaktora. W trzecim obiegu płynie woda chłodząca, która w kondensatorze odbiera ciepło od pary wodnej. W wieży chłodniczej przy pomocy powietrza ochładza się woda z trzeciego obiegu. Do atmosfery z wieży chłodniczej wydostaje się czysta para wodna. Otóż prąd w takiej elektrowni nie powstaje w skomplikowany sposób. Prezentacja, którą Państwo widzą, znakomicie przedstawia. Energia elektryczna wytwarzana jest w turbinie, czyli tak samo jak w przypadku wszystkich innych elektrowni. Tak samo jak w elektrowni atomowej, czy węglowej lub gazowej, turbinę napędza para wodna, która powstaje w wyniku podgrzewania wody. W zależności od rodzaju elektrowni, jak wcześniej wspomniałem, źródłem ciepła może być piec, jak i reaktor. Z tą różnicą, że podczas pracy reaktora nie zostaje emitowany do atmosfery dwutlenek węgla, czego nie można powiedzieć o elektrowniach węglowej, jak i gazowej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o odniesienie się do wypowiedzi przedmówcy, przewodniczącego zespołu podważającego tezę, pana Łukasza Mordarskiego. Panie marszałek, szanowni oponenci, drodzy goście. W imieniu reprezentantów mojej strony i swoim chciałbym bardzo serdecznie podziękować marszałkowi obrad oraz stronie przeciwnej za możliwość udziału w debacie. Rozumiem, że stanowisko wspierające energetykę jądrową ma podłoże gospodarcze i wiąże się z nowoczesnością i rozwojem. Chciałbym zatem zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż nasz sprzeciw wobec owych planów to nie tylko trzybełko kostozologów, opierający się na strachu wobec zagrożeń idących za ewentualną budową takich obiektów, ale i zachęta do refleksji nad sensem ślepej pogoni za rozwiązaniami państw sąsiednich. Podaję argumenty bazujące na rozwoju polskiej energetyki i o zacofaniu produkcji bieżącej. Mówi się o tym, jak prężnie i skutecznie działają elektrownie atomowe w państwach wysoko rozwiniętych. Czy jednak nie dzieje się tak, że krok w stronę energii jądrowej jest niedołężną próbą dogonienia dorobku przemysłowego państw rozwiniętych technologicznie, a zarazem deptaniem po wygniecionych już śladach zachodnich ekspertów? Nigdy nie dogonimy w swym rozwoju Zachodu, jeżeli będziemy go jedynie naśladować. Energia atomowa, choć ma niewielki wpływ na całość produkowanego prądu, inwestuje kapitał, blokuje przewody do prowadzenia prądu, utrudnia rozwój odnawialnych źródeł energii. Wprawdzie w chwili obecnej nie ma wydajniejszej metody pozyskiwania energii, ale czy to znaczy, że to rozwiązanie pozbawione jest wad na tyle poważnych, że warto w nią inwestować? Może warto się zastanowić, dlaczego państwo tak pragmatyczne i skierowane na rozwój jak Niemcy planuje rezygnację z elektrowni atomowych? Czy jest sens powtarzać to, co państwa, na których się wzorujemy, uważają za błąd? Dlaczego Polak musi być mądry po szkodzie, zamiast przewidywać i uczyć się na błędach innych państw? Nie jesteśmy w stanie sami podjąć odpowiedniej decyzji? W dzisiejszej debacie postaramy się przekonać państwa, że energia jądrowa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję. Przedstawicielowi zespołu broniącego tezy, panu Krzysztofowi Wójsowi. Pani marszałek, drodzy oponenci, szanowni goście. Chciałbym się odnieść do argumentów za budową elektrowni atomowej w Polsce.
Jak wiemy, w Polsce już podjęto próbę budowy elektrowni atomowej, które ulokowano w północnej Polsce, na przykład w Żarnowcu. Bloki zaczęto wznosić już w 1982 roku, a pierwszy reaktor miano uruchomić w 1991. Główną przyczyną przeciwko budowie był strach, jaki padł na ludzi po katastrofie w Czarnobylu. Jednak jako główne argumenty przeciwko tej inwestycji były po pierwsze zbędność elektrowni atomowej w Polsce, a także prognozy, jakie chciałbym przedstawić prognozy, jakie mamy na następne lata. Dalej. To są prognozy na przyszłe lata w Polsce, jakie mamy zużycie energii. Niestety nie wyrobimy przy elektrowniach węglowych. Musimy wybudować elektrownie atomowe, żeby zaspokoić potrzeby społeczeństwa. Kolejnym argumentem przeciwko budowie było podważenie rentowności takiego przedsięwzięcia. No, rentowność na ten czas może i nie jest duża, ale patrząc na procesy, jakie zachodzą w Unii, na przykład proces dekarbonizacji, mamy znaczną... Musimy wybudować elektrownię atomową, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Elektrownie odnawialne źródła energii niestety są najdroższą elektrownią, jaką możemy wbudować. Następnym argumentem przeciwko budowie elektrowni atomowej w Polsce była niejednoznaczność kwestii bezpieczeństwa. Niestety była to kwestia Czarnobyla, jaki wtedy odniósł. Teraz musimy popatrzeć, dlaczego chcieliby budować elektrownię atomową w Polsce. Proszę mapę. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Możemy popatrzeć, że w północnej Polsce nie mamy właściwie elektrowni atomowych, ani żadnych elektrowni. Tam problem z prądem jest największy. Tamtejsze gospodarstwa nie są odpowiednio zasilane, a także mamy efekty przerwy prądu i różne inne efekty dzięki temu spowodowane. Chciałbym się teraz odnieść do elektrowni i bloków atomowych, które już mamy w Polsce i mieliśmy. Pierwszym blokiem była EWA, przynajmniej. To wybudowano w 1958 roku. Niestety reaktor już nie działa. Następnym, dalej działającym, jest Maria. Jest to jedyny działający reaktor w Polsce. Działa, jest sprawny. Odpady z niego są gromadzone i utylizowane. Możemy się też odnieść do cech, jakie mamy przy wydobywaniu węgla. Niestety przy wydobywaniu produkcji energii z węgla ginie wiele osób. Mamy tam liczby, które są niemożliwe. Ponad 1 000 000 osób od 1945 roku zginęło przy produkcji węgla. Reasumując, elektrownie atomowe są znacznie bezpieczniejsze, co udowodniłem wcześniej, a problemy z globalnym ociepleniem, ich rentowność wzrasta. Co więcej, pomagają one równomiernie rozmieszczyć energię. Dlatego uważam, iż Polska powinna powiedzieć tak dla elektrowni jądrowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o wygłoszenie swojej wypowiedzi pana Karola Pyzika. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy goście. Bezsporny jest fakt, że energetyka stała się głównym boiskiem gry pomiędzy starym i nowym. W tej grze, mającej już wymiar cywilizacyjny, energetyka jądrowa jest ciemną stroną mocy. Polska zastanawia się nad budową elektrowni jądrowej, ale czy warto?
skoro takie potęgi jak Wielka Brytania, Niemcy, Japonia rezygnują z tej strategii? Czy my nadal chcemy podążać tą samą drogą? Czy nie lepiej byłoby teraz zapobiec budowie elektrowni atomowej, niż w przyszłości borykać się ze skutkami ich zamknięcia i powstałymi radioaktywnymi odpadami, nad którymi nie mamy kontroli? Niełatwo zbudować, a jeszcze trudniej zlikwidować. Brytyjczycy podjęli takie próby. Okazało się, że koszt likwidacji 2 lub 3-krotnie przekracza koszt budowy, który i tak jest wysoki. A czas likwidacji to ponad 100 lat. Czy Polskę stać na takie błędy? W Niemczech, według aktualnych danych Urzędu do Spraw Ochrony przed Promieniowaniem, czynnych jest jeszcze 9 elektrowni, choć 24 zostały już wyłączone, w tym 8 z nich po katastrofie w Fukushimie. Proces likwidacji trwa, a szacowane koszty wciąż rosną. Tak więc, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, mogę stwierdzić, że elektrownie jądrowe, wbrew pozorom, są najdroższym sposobem pozyskiwania energii. Minister gospodarki Niemiec Siegmann po doświadczeniach atomowych swojego kraju stwierdził, że chęć budowania nowych elektrowni jądrowych nie wynika z przesłanek ekonomicznych, a z ideologicznych. W Japonii działało 50 elektrowni jądrowych. Przez falę tsunami została zniszczona elektrownia w Fukushimie. Po tej katastrofie wyłączono wszystkie elektrownie atomowe. Premier Japonii Naoto Kan po przyjeździe do Polski w 2014 roku wypowiedział takie słowa. Żyłem w przeświadczeniu do 11 marca, że japońskie rozwiązania w zakresie energetyki jądrowej są na tak wysokim poziomie, że zdarzenie typu Czarnobyl w Japonii nie może się wydarzyć. Po Fukushimie, po tym, co się stało, moje stanowisko zmieniłem o 180 stopni. Jeśli jeszcze ktoś, kto wierzy, że warto te pieniądze w taki sposób wydać, to temu komuś nie można już pomóc. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o wypowiedź pana Jacka Janura. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy goście. Aktualnie energetyka jądrowa na świecie produkuje 370 gigawatów energii. Na całym świecie funkcjonuje ponad 430 elektrowni atomowych. Udział elektrowni jądrowych w światowej produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie okolice 14%. Jak Państwo widzą na slajdzie, są kraje stawiające głównie na energię elektryczną wyprodukowaną przez elektrownie jądrowe. Na teraźniejszą chwilę przoduje Francja, tutaj mamy Francję, gdyż u niej udział elektrowni jądrowej w krajowej produkcji wynosi ponad 75% aktualnie. Zaraz po niej znajduje się Litwa z wynikiem niewiele niższym, okolice 73%. Jeszcze co rzuca się w oczy, to to, że wiele krajów niedaleko położonych od naszej ojczyzny posiada dość znaczący procent udziału elektrowni jądrowej u siebie. Na przykład przed chwilą wspomniana Litwa, Słowacja, Ukraina, Węgry, Czechy i Niemcy. Na tym slajdzie Państwo widzą liczbę pracujących reaktorów energetycznych. Tutaj zaś przodują Stany Zjednoczone, gdyż jest to aż 104 reaktory energetyczne. Na drugim miejscu jest Francja, a później Japonia. Warto też zauważyć, że reaktory posiadają też takie kraje jak RPA, Pakistan, Armenia czy też Rumunia. Proszę spojrzeć na rozmieszczenie elektrowni jądrowych w Europie. Jak widać, na zachodzie jest dosyć pokaźna liczba wybudowanych elektrowni. Szkoda, że Polska nie może zaszczycić się taką ilością. Przez to nasz region wygląda tak trochę biednie w porównaniu właśnie do zachodu. Nie zapominajmy też, że 9 elektrowni jądrowych jest położonych bliżej niż 310 km od naszej ojczystej granicy, z czego 4 elektrowni są bliżej niż 150 km, a jeszcze nie słyszałem, żeby któraś z nich wpływała negatywnie na nasze środowisko.
głównie na Ukrainie są dwie dość blisko położone, jeszcze tutaj jak Państwo może go zobaczyć. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wypowiedź pana Krzysztofa Chocholińskiego. Droga pani marszałek, drodzy oponenci, szanowna publiczności. Rozważając budowę elektrowni atomowej w Polsce, należy wziąć pod uwagę wpływ na środowisko, w którym się znajdzie. Proszę państwa, choć elektrownie atomowe same nie generują żadnych zanieczyszczeń, potrzebują one paliwa, uranu, który należy wydobyć w kopalni, a następnie wzbogacić w specjalnych zakładach. Te zakłady produkują zanieczyszczenia. Ale od początku, aby wydobyć uran, należy udać się do Afryki, gdyż europejskie złoża są na wyczerpaniu. Tam wydobywa się rudę. Zawartość uranu w rudzie wynosi mniej niż 1%. Oznacza to, że z wydobytej tony rudy otrzymamy mniej niż 10 kg uranu oraz 990 kg skał, które również są radioaktywne i są naprawdę niebezpiecznymi odpadami. Jak można je zabezpieczyć? Potem wydobyty uran trafia do zakładów, gdzie jest wzbogacany. To znaczy oddziela się izotopy uranu od pierwiastka. Zebrane izotopy, tak zwany wzbogacony uran, służą do produkcji prętów paliwowych. Zastosowanie zubożałego uranu jest kilka, między innymi produkcja amunicji. Amunicja ta trafia wszędzie, gdzie na świecie toczone są konflikty zbrojne. Zabija ludzi. Chcemy się do tego przyczyniać? Zakłady te produkują też dużo szkodliwych gazów. Gazy te trafiają do atmosfery. Tam przez wiatr są roznoszone bardzo daleko. Może nam się wydawać, że to daleko, że nas to nie dotyczy. Ale żyjemy na jednej planecie i nie możemy podcinać gałęzi, na której żyjemy. Na koniec. Opisany przeze mnie proces jest kosztowny. Sprawia to, iż elektrownie atomowe nie są ani czyste, ani tanie. Dzisiaj wyprodukowanie 1 MWh z węgla kosztuje 200 zł. Z odnawialnych źródeł energii 400 zł. W przypadku uranu koszt wyniósłby 600 zł. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Łukasza Bokacza. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy goście. Koronnym argumentem przeciwników budowy nowych elektrowni jądrowych jest obawa przed awarią podobną do tej, która przydarzyła się w roku 1986 w Czarnobylu. Z wielu powodów jest to bardzo mało prawdopodobne. Otóż główne przyczyny awarii w Czarnobylu to przestarzała, nieużywana już konstrukcja reaktora oraz błędna decyzja człowieka. Elektrownia w Czarnobylu składała się z 4 reaktorów typu RBMK. Reaktory te były używane tylko na terenie Związku Radzieckiego. Specjalna konstrukcja czyniła je jednymi z najekonomiczniejszych. Umożliwiała ona bowiem użycie jako paliwa naturalnego uranu bez jego wcześniejszego wzbogacenia. To działało również na niekorzyść. Reaktory te były mniej stabilne, co stało się główną przyczyną największej do tej pory awarii jądrowej. Co więcej, reaktory tego typu używały grafitu jako moderatora, który zapala się w wysokich temperaturach. Kiedy używamy więc grafitu jako moderatora, należy przywiązać jak największą wagę do chłodzenia. W radzieckich reaktorach zabrakło nie tylko systemu chłodzenia, zabrakło również osłony bezpieczeństwa, która powinna chronić przed awaryjnym uwolnieniem substancji radioaktywnych poza elektrownię. Należy zaznaczyć, iż wszystkie dzisiejsze elektrownie jądrowe budowane są z obudową bezpieczeństwa oraz posiadają możliwość awaryjnego wyłączenia reaktora.
Polega to na wysunięciu do reaktora wszystkich prętów kontrolnych i awaryjnych. Pręty takie mają ujemną reaktywność i powodują natychmiastowe przerwanie reakcji łańcuchowej. Jednakże w czarnobylskiej katastrofie nie zawiniła jedynie przestarzała konstrukcja. Błędna decyzja operatorów doprowadziła do wyłączenia zabezpieczeń i przegrzania się reaktora. Co więcej, chciałbym obalić mit mówiący, że w niektórych przypadkach reaktor może zachować się jak bomba atomowa. Otóż paliwo jądrowe składa się tylko w kilku procentach z izotopu uranu 235. Natomiast w bombach atomowych wzbogacenie uranu wynosi standardowo około 80%. Bez tego nie jest możliwe zajście niekontrolowanej reakcji łańcuchowej czy eksplozji. Na zakończenie chciałbym powiedzieć o elektrowni w Fukushimie, katastrofie elektrowni w Fukushimie. Otóż elektrownia ta była wybudowana w miejscu zagrożonym trzęsieniami ziemi oraz tsunami. I ta elektrownia przetrwała liczne trzęsienia ziemi i dopiero ogromna fala tsunami, której nie przewidziano, uszkodziła reaktor. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie swojego stanowiska pana Stanisława Jarosza. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy goście. Moi oponenci mówili dużo o zaletach pozyskiwania energii z elektrowni atomowych. Podkreślali, że budując je, chronimy środowisko. Zdecydowanie nie popieram tej opinii. Owszem, elektrownie atomowe są czyste podczas produkcji energii, ale co z odpadami, które są promieniotwórcze? Ktoś powie, trzeba zbudować bezpieczne składowisko, ale czy jesteśmy w stanie to zrobić? Wątpię, skoro do dziś na całym świecie nie ma ani jednego bezpiecznego składowiska takich odpadów, mimo że od powstania pierwszej elektrowni minęło już ponad 60 lat. Składowisko musi być przez długi czas stabilne pod względem geologicznym. Jego otoczenie nie może wchodzić w reakcje chemiczne ze składowanym materiałem. Musi znajdować się z dala od biosfery, potencjalnych źródeł surowców i wpływów człowieka. Nie przeczę, podejmowano pewne próby. W latach 1967-78 prawie za darmo zutylizowano 26 tysięcy beczek radioaktywnych w kopalni soli AC2 Niemcy. Eksperci zapewniali, że będą tam bezpieczne przez tysiące lat. Jednak już 20 lat później do stolni zaczęła przedostawać się woda. Beczki się rozszczelniły, a strop kopalni groził zawaleniem. Aby uniknąć skażenia dużego obszaru, wszystkie odpady należałoby wydobyć, co wiąże się z ogromnymi kosztami. Pokryją je podatnicy. Sukces? Ocencie Państwo sami. Amerykanie składują odpady na pustyni w Nevadzie. A może to jest rozwiązanie? A może zastosować strategię państwa sowieckiego, czyli zbudować ściśle tajne, zamknięte miasta, których nie sposób odnaleźć na żadnej mapie. Tam składować odpady, nie informując o tym obywateli. Zapomniałbym. Przecież część użytego paliwa można poddać reprocessingowi. Brzmi obiecująco. Jak stacja recyklingu. W rzeczywistości tylko 1% przetworzonych odpadów wykorzystuje się do ponownego użycia. Jest to pluton, przeznaczony do celów militarnych. A warto zauważyć, że przy odzyskiwaniu plutonu z tych odpadów otrzymuje się jeszcze większą ilość radioaktywnych śmieci. Jak Państwo sądzą, które z przedstawionych rozwiązań jest dobre dla nas? Dziękuję. Proszę o odniesienie się do mowy przedmówcy pana Patryka Czechowicza. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy Państwo. Duża część ludzi boi się wzrostu promieniowania na skutek wybudowania tejże elektrowni atomowej. Nic bardziej mylnego. Promieniuje dosłownie wszystko. Promieniuje ja, promieniuje pani marszałek, promieniuje ta mównica, promieniuje ta sala. Promieniowanie to można podzielić na promieniowanie kosmiczne, promieniowanie naturalne ziemskie
i promieniowanie wytwarzane przez człowieka. Pośród tych promieniowań, promieniowanie wytwarzane przez człowieka, między innymi w elektrowniach atomowych, jest znikome w porównaniu z tych dwóch pierwszych, które wymieniłem. Więcej promieniowania pochłaniamy na przykład podczas zdjęć rentgenowskich czy podczas lotu samolotem. Poziom promieniowania zmienia się na przykład w zależności od poziomu geologicznego lub na przykład przy zmianie wysokości nad poziomem morza. Tabela, którą Państwo widzicie, przedstawia średnie dawki promieniowania, jakie dorosły człowiek w Polsce pochłania. Jest to 3,6 milisiewerta w ciągu roku. Jeżeli zsumujemy promieniowanie z podłoża i promieniowanie kosmiczne, to jest ono o wiele większe niż opad promieniotwórczy podczas elektrowni jądrowych w Czarnobylu. Kolejna tabela przedstawia przykładowe dawki promieniowania, jakie człowiek przyjmuje podczas różnych podstawowych czynności życiowych w stosunku do dawki pochłoniętej przez mieszkańca sąsiadującego z elektrownią atomową. Wynosi ona 1/100 milisiewerta, czyli znikoma ilość. Dawka utrzymana skutek spania obok drugiego człowieka przez 8 godzin wynosi 0,02 milisiewerta. Czyli mąż śpi z żoną, pochłania większą ilość promieniowania niż mieszkając w okolicy elektrowni atomowej. Na przykład dawka utrzymana podczas palenia papierosów, 30 papierosów dziennie przez cały rok wynosi 60 do 160 milisywertów. Albo ekrany telewizyjne i komputerowe, jeśli oglądamy przynajmniej godzinę dziennie, to 0,02 milisywerta na rok. Znaczącym problemem jest składowanie odpadów radioaktywnych po powstaniu elektrowni atomowej. Są dzisiaj dostępne formy składowania odpadów i recyklingu, przez to zmniejsza się ilość odpadów, przez to ich ilość jest bardzo mała w stosunku do odpadów z zakładów chemicznych czy przemysłowych. Ponadto odpady radioaktywne przytrzymuje się bardzo głęboko w ziemi, w szczelnych betonowych składowiskach. Warte jest też przypomnienia to, że na terenie Polski i tak składujemy odpady radioaktywne, które pochodzą z przemysłu farmaceutycznego czy chemicznego. Dlaczego warto wybudować elektrownię atomową? Energia atomowa zapewnia nam bezpieczeństwo dostaw energii, konkurencyjne ceny na rynku energii elektrycznej, zróżnicowanie bazy paliwowej energetyki, czyste środowisko, rozwój nowoczesnej i bezpiecznej technologii w Polsce, nowe miejsca pracy, nowe kierunki kształcenia na studiach, rozwój polskich przedsiębiorstw i co najważniejsze, rozwój regionu. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Bastę. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy goście. Rozpowszechnia się opinie, iż elektrownie jądrowe są bezpieczne. Stanowczo stwierdzam, że nic bardziej mylnego i o tym postaram się Państwa przekonać. Jak donosi Federalny Urząd do Sprawy Ochrony Radiologicznej, w Niemczech odnotowuje się w ciągu roku między 100 a 200 przypadków usterek w elektrowniach atomowych, które w znaczący sposób naruszają bezpieczeństwo techniki jądrowej. Co zastanawiające, nie informuje się o nich opinii publicznej. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego? Zagrożenie awarii urządzeń technicznych to jedno, ale warto także pamiętać o zmiennościach natury, takich jak tornada, trzęsienia ziemi, powodzie, a nawet wyładowania atmosferyczne. Nie da się im zapobiec, ani też przed nimi zabezpieczyć. W 2003 roku opady deszczu w Dolnym Renie spowodowały podtopienie reaktorów elektrowni Krasmańsk. Zaś w 2007 trzęsienie ziemi w Japonii doprowadziło do pożaru w elektrowni i duże ilości pierwiastków promieniotwórczych przedostały się do atmosfery, a woda została skażona. Znamienny jest fakt, że nawet tak zaawansowane technologicznie państwo nie potrafiło zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom.
Kolejnym niepewnym elementem jest człowiek. Istota myśląca, ale omylna. Stres, strach, poczucie odpowiedzialności może utrudnić odpowiednią reakcję sytuacji zagrożenia. Tak stało się w elektrowni Pax na Węgrzech. Ludzkie niedopatrzenie doprowadziło też do katastrofy reaktora w Czarnobylu, którego skutki odczułam po dziś dzień, mimo iż minęło już 30 lat. Nieodwracalnie skażony teren, śmierć i cierpienie wielu ludzi oraz poczucie ciągłego zagrożenia. A co z zagrożeniem terrorystycznym? Nie potrafimy przecież zabezpieczyć reaktora przed atakiem z powietrza. Przerażenie budzą doniesienia Stowarzyszenia do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego. Specjaliści twierdzą, iż wiele reaktorów ma tak cienkie ściany, że nie wytrzymają ostrzału przeciwpancernego. Szanowni Państwo, jak mamy czuć się bezpiecznie, zgadzając się na budowę elektrowni w naszym kraju, wiedząc, że zaledwie grupa ekologów wystarczy do zatrzymania transportu paliwa jądrowego? Więc jakim to będzie wyzwaniem dla terrorystów? Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wygłoszenie mowy końcowej pana Jakuba Jakubińca, przedstawiciela zespołu broniącego tezy. Pani marszałek, szanowni oponenci, drodzy goście. Nieraz słyszy się tezę, że nieopłacalna jest budowa elektrowni atomowych w Polsce, ponieważ będziemy wtedy uzależnieni od dostaw uranu od innych państw. Mam dane, które już stwierdzają, że obecne zasoby uranu w Polsce starczą na około 45 lat pracy. Nie jest to dużo, aczkolwiek prognozy mówią, że jesteśmy w stanie posiadać złoża, które pozwolą nam na pracę elektrowni atomowych przez 625 lat. Część z odpadów z elektrowni atomowych można zrecyklingować i użyć ponownie. Tak samo, złoża uranu na świecie nie są nieskończone. Można też wydobywać uran z wody morskiej. Jest jej około 160 milionów ton. Pozwala to na pracę, a raczej bezpieczeństwo energetyczne dla całego świata na 2570 lat. Chciałbym zwrócić też uwagę na kaloryczność uranu. 1 kg uranu wytwarza tyle energii, ile 300 ton węgla. Jest też tutaj koszt energii. Z energii słonecznej 1 MWh kosztuje 300 euro. Z elektrowni wiatrowej jest to od 50 do 80 euro za megawattogodzinę. Z elektrowni gazowych jest od 37 do 52. Z energii z elektrowni węglowych jest to od 35 do 45. Najtaniej jest z energii nuklearnej, ponieważ jest to tylko 35 do 37 euro za megawattogodzinę. Widzi też się, nieraz jak słyszymy o elektrowniach atomowych, widzimy wielkie kłęby dymu wydobywające się z kominów. Jest to czysta para wodna. Jeśli zainwestujemy w elektrownie atomowe, oszczędzimy naszej atmosferze 2,4 gigatony dwutlenku węgla w atmosferze. Opozycja też powiedziała na temat tego, że konieczny jest uran. Uran nie jest konieczny. Żeby elektrownia atomowa pracowała, wystarczy również tor. Takie rozwiązanie stosuje już Turcja. Toru jest około 3 razy więcej na świecie, plus jest o wiele mniej odpadów po nim. Jeśli chodzi o składowanie, są podziemne schrony. Jeśli wszystko będzie recyklingowane, wszystkie zasoby będą wydobyte i opisane, mniej więcej prognozuje się, że bezpieczeństwo energetyczne na całym świecie starczy całego paliwa na około 8015 lat. Jest to bardzo dużo. Jest to bardzo opłacalne. Biorąc pod uwagę to, że koszt wybudowania elektrowni jest dosyć wysoki. Aczkolwiek, jeśli chodzi o koszty energii, zwraca się to po pewnym czasie w porównaniu do elektrowni węglowych i gazowych. A zwłaszcza odnawialnych źródeł energii, gdyż są one najdroższe w budowie. Podsumowując, elektrownie atomowe są bezpieczne, gdyż są
zabezpieczenia przeciwko na przykład wspomnianemu terroryzmowi. Reaktor może i nie wytrzyma ostrzału przeciwpancernego, ale jest też wielka kopuła, która chroni przed atakiem z góry. Po drugie, energia jest o wiele tańsza. Po trzecie, nie ma aż tyle zanieczyszczeń w powietrzu. Po trzecie, jest o wiele wydajniejsza i cena energii wytworzonej z elektrowni atomowej nie jest aż tak bardzo uzależniona od ceny surowca. Cena energii z elektrowni atomowej, wpływ na tą cenę, jeśli chodzi o cenę surowca, jest zaledwie 5% zależności. Może dojść do 10%. Jeśli chodzi o węgiel, jest to aż 30%. A kiedy mówimy o gazie, jest to aż 75%. Więc jeśli nawet wzrośnie cena uranu, nie wzrośnie za bardzo cena energii. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wygłoszenie mowy końcowej pana Bogdana Olszewskiego, przedstawiciela zespołu negującego tezę. Pani marszałek, szanowni goście, drodzy oponenci. Reasumując wszystkie argumenty, które padły do tej pory, można wysnuć dość śmiały, lecz bardzo trafny wniosek, że wady elektrowni jądrowych niestety, ale górują nad ich zaletami. W takiej sytuacji nikną teoretyczne korzyści płynące z eksploatacji takich elektrowni. Przywołane tutaj wady i problemy to wcale nie czcze gadanie. To nie wyświechtane frazesy, które można pominąć i nie warto zawracać sobie nimi głowy. To realne problemy i realne zagrożenia, które muszą być brane pod uwagę. I należy zadać sobie chociażby takie pytanie. Czy aby na pewno do dzisiejszego, nowoczesnego, rozwiniętego cywilizacyjnie i kreującego się na eko świata pasują atomowe wysypiska śmieci, których nie da się zutylizować i które będą niebezpieczne przez kolejny milion lat? Albo potężne połacie po kopalniach uranu, będące martwą ziemią, pokrytą trującym przez kilkaset tysięcy kolejnych lat osadem. Czy też rzeki odbierające wodę z elektrowni, w których płynie ciepła woda, w której wymierają ryby i inne organizmy. Czy to ma być ta ekologia? To ma być szacunek dla ziemi? To czysta hipokryzja. I biorąc pod uwagę, że sama elektrownia atomowa wydziela radioaktywne materiały, takie jak tryt, stront, jod, cez, pluton, krypton, argon i ksenon, które roznoszą się w powietrzu, trafiają do wody oraz gleby, to paradoksalnie. W tych warunkach elektrownie węglowe okazują się być w rzeczywistości mniejszymi trucicielami. Niestety. No chyba, że w przypadku ochrony środowiska będziemy zwracać uwagę wyłącznie na wąski przedział emisji dwutlenku węgla do atmosfery i skupiać się na walce tylko z tym zanieczyszczeniem, ale to pomysł zupełnie oderwany od rzeczywistości. Co więcej, okazuje się, że to właśnie elektrownie jądrowe wstrzymują rozwój rzeczywiście przyjaznych dla środowiska sposobów na produkcję prądu. Przede wszystkim zapewniają miliardowe zyski i wpływy właśnie tym koncernom, które dokładając wszelkich starań od dziesięcioleci utrudniają wprowadzanie odnawialnych źródeł energii. Ja wiem, że tu padły stwierdzenia, że odnawialne źródła energii są drogie. Czemu? Bo są blokowane przez właśnie koncerny atomowe. W tym aspekcie, w odniesieniu do technologii atomowej, doskonale sprawdza się stare ludowe porzekadło mówiące, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Bo w istocie elektrownie atomowe zaspokajają tylko nieco ponad 10% światowego zapotrzebowania na energię. Ja wiem, że tutaj pokazywaliście, iż zaspokajają jakieś 16%, ale z całym szacunkiem wasze dane były z 2012 roku. Dane na temat ilości reaktorów mieliście z 2008 roku. Czy można prowadzić merytoryczną dyskusję, dysponując danymi sprzed 8 lat? Nie sądzę. Lobby koncernów atomowych jest bardzo silne i ma spory wpływ na politykę energetyczną państw. I bądźmy realistami. Kiedyś atom był nowoczesny, był szczytem technologii, był szczytem osiągnięć. Ale dzisiaj jest po prostu przestarzały. I nie mówimy to tylko o elektrowni w Czarnobylu, która była przestarzała, która była radziecka i oparta w rzeczywistości o technologię wojskową. Wszystkie elektrownie atomowe w dniu dzisiejszym są przestarzałe. Takie są fakty. Dlatego też się odchodzi od atomu. Tak samo jak nikt nie używa dziś maszyny do pisania, choć kiedyś była przecież szczytem osiągnięć technologii. Następnie należy zadać sobie bardzo niewygodne dla zwolenników tej technologii pytanie. Po co komu elektrownia na paliwo, którego nie ma? Otóż jak twierdzą eksperci, za kilkadziesiąt lat skończą się pokłady niezbędnego uranu.
I tutaj co prawda było mówione, że w Polsce wystarczy go na wiele. Kto zgodzi się w Polsce na kopalnię uranu? Zgodzilibyście się panowie na kopalnię uranu w swoim sąsiedztwie? Nie sądzę, właśnie. Błędny wzrok. Budowa nowych kopalni jest mało realna. Nie tyle mało realna, jest po prostu nierealna. Tak naprawdę już od 20 lat elektrownie atomowe borykają się z brakami paliwa. Braki te najczęściej są uzupełniane z zapasów wojskowych, ale te także stają się niewystarczające już w dniu dzisiejszym. Tak więc patrząc przez ten pryzmat, budowa nowych elektrowni atomowych jest zupełnie irracjonalna. Bo skoro dla obecnie funkcjonujących brakuje paliwa, to skąd wziąć je dla nowych? Co zrobić, gdy to paliwo skończy się zupełnie? Po co komu elektrownia nie produkująca prądu, bo nie ma do niej paliwa? Na ozdobę? Raczej mało wyszukana forma sztuki przestrzennej. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo przedstawicielom obu zespołów za przedstawienie swojego stanowiska oraz pozostałym członkom za zabranie głosu w dyskusji. Myślę, że wszystkim należą się naprawdę gromkie brawa za tak rzetelnie przygotowaną argumentację. Szanowni Państwo, przechodzimy do debaty otwartej. Umożliwia ono zabranie głosu publiczności. Zapraszam do zadawania pytań członkom, dyskusji oraz krótkiego przedstawienia swojego zdania na jej temat. Proszę bardzo. Imię i nazwisko, proszę. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Po pierwsze chcę pogratulować wszystkim osobom, które przygotowały się i wystąpiły podczas dzisiejszej debaty. Muszę powiedzieć, i to mówię z całym przekonaniem najgłębszym, że spokojnie moglibyście taką debatę przeprowadzić w Sejmie. Spokojnie. Co więcej, powiem Wam, że wiele debat w parlamencie stoi na niższym poziomie niż ta, którą dzisiaj przygotowaliście. Zwróciłem szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie, przede wszystkim argumenty merytoryczne. Trochę może mniej było argumentów retorycznych, emocjonalnych, a te przeważają podczas debaty w Sejmie. Tutaj była merytoryka i bardzo Wam za to dziękuję, bo też dużo się dowiedziałem, dużo się nauczyłem. Na jedną rzecz zwróciłem uwagę, której tutaj nie uwzględniliście, bo ta debata była taką debatą merytoryczną, ale teoretyczną. Załóżmy w dniu dzisiejszym, gdyby rządzący mieli podjąć decyzję o takiej albo innej decyzji, o tym, czy prowadzić, czy budować w Polsce reaktory atomowe, czy postawić jakby na taki model gospodarki, to kluczowe pytanie dla rządzących, dla premiera, dla Rady Ministrów byłoby to, jakie to ma skutki finansowe dla budżetu państwa oraz jakie to ma skutki społeczne. Ile to będzie kosztowało? I jeżeli postawimy na energię atomową, to jakie to będzie miało skutki dla energii węglowej? Ile przez to będzie musiało być zamkniętych kopalni węglowych? Ile przez to ludzi straci pracę? Ile przez to ludzi rząd będzie musiał zapewnić odprawy górnikom czy pracownikom kopalń i jakie to będzie miało skutki społeczne dla Śląska, bo przecież Śląsk stoi na energii węglowej. Tak więc te argumenty, które przedstawiliście, były bardzo, bardzo dobre, merytoryczne, ale właśnie brakowało mi tu ujęcia kompleksowego z punktu widzenia skutków ekonomicznych, finansowych i społecznych dla państwa polskiego, dla budżetu państwa. Ale jeszcze raz chciałem serdecznie pogratulować debaty, naprawdę była bardzo dobra i zachęcić tutaj dyrektorów, Wydział Edukacji, też władze miasta do organizacji podobnych debat na różne tematy, bo na pewno one są ważne, istotne, edukują nas wszystkich. Państwo takie argumenty znajdujecie, których na co dzień nie jesteśmy w stanie sami znaleźć. Także jeszcze raz gratuluję i zachęcam do tego, żeby te debaty eksporckie na różne tematy były stałym elementem krajobrazu edukacyjnego Nowego Sącza. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa chce również zabrać głos? W takim razie przechodzimy do ostatniej części dzisiejszej debaty, czyli do głosowania końcowego.
Zarządzam zatem głosowanie końcowe, a panią sekretarz proszę o przeliczenie i zsumowanie głosów. Zasady głosowania są takie same jak przy głosowaniu wstępnym. Kto z państwa jest za przedstawioną tezą, że w Polsce będą budowane elektrownie atomowe? Kto jest za tezą, że w Polsce będą budowane elektrownie atomowe? Kto z państwa jest przeciwny przedstawionej tezie? Czy ktoś z państwa wstrzymał się od głosu? Dziękujemy bardzo. Zarządzam krótką przerwę w związku z przeliczeniem głosów. Proszę pozostać na sali i zachować ciszę. Drodzy państwo, proszę o ciszę. Proszę państwa, ogółem w głosowaniu brało udział 128 osób. Za tezą w początkowym głosowaniu opowiedziało się 54 uczestników, przeciw niej 50 uczestników, a 16 uczestników wstrzymało się od głosu. Z drugiego głosowania przeprowadzonego po zakończeniu otwartej debaty wynika, że za tezą opowiedziało się 50 uczestników, przeciw niej 69 uczestników, a 5 uczestników wstrzymało się od głosu. Jak już wiadomo, teza została obalona. Proszę o ciszę. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Zapraszam. Oczywiście, proszę bardzo. Pani Marszałek, Panie Pośle, Szanowni Państwo, Drodzy Młodzi Przyjaciele. Powiem tak kilka słów absolutnie od siebie. Nie ukrywam, że jest to dziecko, które rodzi się w Nowym Sączu. Nie ukrywam również, że jest to mój pomysł, tak trochę mój pomysł, trochę mojego inspektora, pana Mariana. I gorące pragnienie, aby tą formę dyskusji właśnie takiej, o której mówił pan poseł, o której mówili moi przedmówcy, w mieście Nowym Sączu rozwijać. Bo jest nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebna. A szczególnie wam, młodzi drodzy przyjaciele, jest potrzebna, którzy za parę lat, znaczy którzy już dyskutujecie publicznie, a za parę lat z tej mównicy będziecie dyskutować, z innych mównic, tak jak na przykład pan poseł z mównicy sejmowej. I idąc tutaj, z dużymi obawami szedłem, jak ta trzecia, póki co jeszcze debata nowosądecka wypadnie. Ale jestem pod ogromnym wrażeniem, co za trafność doboru tezy. Wydawała mi się trudna, ale jak fantastycznie dobrana i myślę nam wszystkim potrzebna. Pan poseł mi tu szeptał do ucha, że nie stracona godzina. Absolutnie. Ile można się było, ile mogłem się dowiedzieć, to coś wspaniałego. I to zarówno z tej strony, jak i z tej strony. Gratuluję zatem wam wszystkim. Wprawdzie publiczność
wybrała grupę, która obroniła, znaczy nie obroniła tezy, odwrotnie, opozycję, ale słowa uznania dla was wszystkich, słowa uznania dla nauczycieli, opiekunów, którzy przygotowywali, dyrektorów. Mamy już 6 drużyn przygotowanych w Nowym Sączu i właściwie już w tym roku pracujemy nad tym, aby w przyszłym roku uruchomić Ligę Debatancką w Nowym Sączu. Uczyliśmy się przez 3 lata. Myślę, że jest pora, aby dyskutować w szerszym zakresie. Docelowo chcemy również wciągnąć tą dyskusję waszych kolegów, a na razie z gimnazjum powiedzmy, nie wiemy, no może z gimnazjów, tak aby rzeczywiście w takiej formie dyskutować. Bardzo się cieszę, że doszło do tej debaty, że tak fantastyczna to była debata, na argumenty, trochę wyreżyserowana, ale nie przejmujcie się, no trzeba reżyserować, trzeba czasami reżyserować i w Sejmie chyba też tak jest, panie pośle, prawda? Ta reżyserka też odchodzi, ale też trzeba powiedzieć wyraźnie, co ta dzisiejsza debata pokazała, że dla nas odbiorców, dla mnie odbiorcy, nie zawsze były ważne argumenty i docierały do mnie, ale sposób mówienia, ale gestykulacja, ale przekaz po prostu, osobowość. I to też jest ważne, pewnie dla odbiorcy, aby się nie dać na to nabrać, aby słuchać argumentów. I na koniec powiem, że argumenty, nie wy byliście lepsi, tylko argumenty i sposób przekazu dla mnie był lepszy. Też dla mnie był lepszy. Nic nie ujmując wam, ale tak to jest, walka na grunt. Kochani, ślicznie dziękuję wszystkim i już dzisiaj zapraszam do zaangażowania się w organizację naszej debaty, czy debaty oksfordzkiej, właściwie Ligi Debatanckiej, tak nazwijmy. Ja wierzę, że pod skrzydłami mojego inspektora, pana Mariana, który jest takim człowiekiem, że jak coś bierze, to kończy to z powodzeniem i tak będzie. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Czy trudna była rola pani marszałek? Myślę, że nie. Nie trudna, pięknie. Bardzo za to dziękuję. Pani marszałek i pani sekretarz. Kończąc. Pani marszałek, obydwie strony broniące i też tezy i te, które powiedzmy delikatnie rzecz ujmując, z nią się nie zgadzały. Erystyka, sztuka erystyki, czy sztuka właśnie konfliktu, prowadzenia konfliktu na pewnym poziomie, czyli rozmowy i dyskusji. Oczywiście mediacje, negocjacje, debaty oksfordzkie są tylko pewnym przejawem tego, czego powinniście się nauczyć właśnie wasza szkoła. Jako przedstawiciel władz miejskich, czy też Rady Miasta Nowego Sącza jestem dumny z tego, że miasto Nowy Sącz dzięki panu dyrektorowi, panu inspektorowi, a właśnie dołączyło do elitarnego grona tych miast, które organizują debaty oksfordzkie. Oby ta liga, która daj Bóg ruszy w przyszłym roku, stała się zalążkiem właśnie tego, że będziecie coraz lepiej argumentować, bronić swojej argumentacji, nauczycie się właśnie zagrzebywać wszystkie konflikty. I na tej sali jest kilka symbolów. Nawet nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Wchodziliście przez drzwi, nad którymi góruje zgoda. Przecież to jest symbol zgody. Patrzcie na te zaplecione ręce. Wchodząc do tej sali, powinniśmy zostawić wszystkie animozje prywatne i właśnie dyskutować na argumenty. Na obrazie tam po prawej stronie wielki nauczyciel, Jan Długosz i Kalimach, czyli dwóch wielkich tych osób, które kształtowały osobowość naszych królów przyszłych, dzieci królewskich, tu na Zamku Nowym Sączu. Czego ich uczył Jan Długosz? Rozmowy, debaty, dyplomacji, języków obcych. Bo był taki król polski, który sławił się tym, że znał 9 języków obcych. Ponoć 9 języków polskich. Ale tak jak niektórzy mówią, znał 9 języków, ale w żadnym nie umiał nic mądrego powiedzieć. A choć jego ojciec był wielkim magnatem, wielkim obrońcą terenów Królestwa Polskiego. A więc wy nie tylko macie znać te języki, nie tylko macie mieć wiedzę, ale musicie ją przekazać. I zadziwiło mi kilka osób swoją zdolnością właśnie przekazywania swoich argumentów.
Gratuluję zarówno jednej, jak i drugiej stronie, bo osiągnęliście to, czego życzę waszym kolegom, którzy jeszcze są na sali. Uczcie się od nich, ponieważ oni brną do tej doskonałości, do umiejętności wymieniania się argumentami. I mam taką nadzieję, jako radny miasta Nowego Sącza, myślę, że tu pan poseł Arkadiusz też, że na sali sejmowej, senackiej, czy na sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza kiedyś spotkamy się z wami, a i ten poziom merytoryki, dyskusji będzie jeszcze wyższy, jeszcze lepszy. I za to wam dziękuję. Godzina niezmarnowana. To jest godzina doskonałości i doskonalenia siebie. Jeszcze raz gratuluję wam tego wszystkiego. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję wszystkim za udział. Debatę uważam za zakończoną.